Chciałabym więc twoje serce ocalić od zapomnienia. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Jednak szczególnie miło jest nam gościć starostę powiatu iławskiego, pana Marka Polańskiego. Wraz z członkami zarządu i radnymi powiatowymi, na czele z przewodniczącym Rady Powiatu, panem Michałem Młotkiem. O zabranie głosu prosimy dyrektora zespołu szkół w Lubawie, panią Annę M. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa serdecznie w imieniu całej społeczności zespołu szkół na powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz w wspomnieniu 40 lat istnienia zespołu szkół w Lubawie. Jako osobie, której przypadł zaszczyt kierowania tą szkołą, a przede wszystkim jej absolwentce, jest mi niezmiernie miło wszystkich Państwa gościć w progach naszego zespołu. Cieszę się niezmiernie z obecności przedstawicieli organu prowadzącego szkołę na czele ze starostą panem Markiem Polańskim. Witam jeszcze raz serdecznie. Wszystkich współpracowników oraz przyjaciół zespołu, a także zaproszonych gości. Obecność emerytowanych pracowników zespołu szkół jest dla nas wszystkich również ogromnym zaszczytem. Jesteście Państwo swego rodzaju łącznikiem przeszłości z teraźniejszością, co pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Uczestnictwo uczniów zespołu w naszej wspólnej uroczystości to dla nas również radość. Ten dzień jest również Waszym świętem. To Wy jesteście podstawową materią, dla której istnieje nasz zespół i nasza szkoła. Szanowni Państwo, tak jak już wcześniej wspomniałam, zgromadziły nas w tym miejscu dwa powody. Pierwszy to obchodzony dnia 14 października każdego roku Dzień Edukacji Narodowej, a drugi to 40-lecie Zespołu Szkół w Lubawie. Dzień Edukacji Narodowej to wspomnienie powołania Komisji Edukacji Narodowej. Nie można nie zauważyć, że wiek XVIII w Europie, czyli czas działalności Komisji, to okres wielkich przemian ogarniających niemal wszystkie dziedziny życia. Zmiany te dotyczyły również kultury i oświaty w I Rzeczpospolitej. Polska w tym okresie czasu próbowała przeprowadzać także szerokie reformy polityczne, społeczne i gospodarcze. Był to okres działalności Sejmu Wielkiego i uchwalenia Konstytucji 3 maja. Historycy, charakteryzując obraz przemian epoki stanisławowskiej w naszym kraju, mówią wręcz o przewrocie umysłowym. I jedną z najważniejszych ról w tym zakresie przypada właśnie Komisji Edukacji Narodowej. 14 października 1773 roku Sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej, która miała za zadanie odbudowę systemu oświaty w Rzeczpospolitej. W kilku słowach, dla oddania hołdu ludziom, którym przyszło żyć w owych czasach i ich pracy, warto przybliżyć chociażby w kilku zdaniach to wydarzenie i jego konsekwencje. Komisja powstała na mocy uchwały sejmowej i przejęła dawne majątki zlikwidowanego zakonu jezuickiego. Pierwszy skład komisji liczył zaledwie 8 osób. Od samego początku faktycznymi pracownikami komisji była grupa uczonych i artystów skupiona wokół Hugona Kołłątaja, który nadawał cały czas ogólny kierunek jej działaniom. Dla komisji bardzo zasłużyli się także jej współpracownicy, na przykład Julian Ursyn-Niemcewicz czy ksiądz Grzegorz Piramowicz. Ten ostatni był autorem pionierskich prac, takich jak podręcznik etyki dydaktycznej zatytułowany Powinności nauczyciela. Pierwszy raz w dziejach nie tylko Rzeczpospolitej stworzono jednolity system kształcący na trzech poziomach. Na poziomie podstawowym funkcjonowały szkoły parafialne, na średnim wojewódzkie, natomiast poziom wyższy reprezentowały uniwersytety w Krakowie i Wilnie, sprawujące funkcje kontrolne w stosunku do szkół niższego szczebla. Przy uniwersytetach utworzono także seminaria nauczycielskie. W ramach reformy edukacji utworzono także Towarzystwo Ksiąg Elementarnych, złożone z pedagogów i uczonych, które opracowało 27 nowych podręczników, w tym gramatykę języka polskiego i elementarz.
Były to pionierskie opracowania, których treści wykorzystywane są po dziś dzień, na przykład w terminologii chemicznej, fizycznej, matematycznej. Komisja funkcjonowała aż do 1793 roku, a z pewnymi zmianami aż do 1795, czyli do ostatniego rozbioru Polski. Reforma oświaty przeprowadzona przez Komisję Edukacji Narodowej wprawdzie nie uratowałaby tu państwowego Rzeczpospolitej. Jednak 20-lecia jej funkcjonowania przyczyniły się do wychowania wielkiej liczby nowocześnie wykształconych Polaków. Wspomnienie istnienia 40-lecia Zespołu Szkół w Lubawie to natomiast nasze lokalne święto. Dla całej społeczności szkolnej jest to również bardzo szczególny dzień. 1 września 1977 roku rozpoczął działalność Zespół Szkół w Lubawie, który powstał z połączenia Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Powstanie zespołu zapoczątkowało nowy rozdział w historii lubawskiej edukacji, choć jeżeli się dobrze zastanowić, to tak naprawdę tylko jej kontynuację. Historia naszej szkoły sięga bowiem roku 1873, kiedy to otwarto parytetyczny zakład gimnazjalny. I od tego czasu, zmieniając nazwy, zarządców, formy działalności oraz oczywiście język wykładowy, funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zespół Szkół w Lubawie, jak na 40-latka przystało, jest w świetnej formie. Na piękno i sukcesy tej szkoły składa się nie tylko materia fizyczna, budynki, pomoce naukowe, ale przede wszystkim wartością tej szkoły są i byli ludzie. Wszyscy pracownicy, pedagogiczni, niepedagogiczni oraz ich uczniowie. W trakcie 40 lat istnienia zespołu szkół opuściło jej mury niezliczona rzesza absolwentów, którzy pełnią w naszym społeczeństwie wiele odpowiedzialnych i ważnych funkcji. To lekarze, prawnicy, duchowieństwo, inżynierowie, budowniczy, posłowie, pracownicy naukowi i rzemieślnicy. Wielu z nich w trakcie rozmów, podczas spotkań wspominają czas pobytu właśnie w tej szkole jako jeden z najpiękniejszych okresów w ich życiu. A na przypomnienie wydarzeń, spotkań, ludzi, przeżytych historii niejednokrotnie kręci się im łza w oku. Pracownicy szkoły to również plejada indywidualności, ludzi charyzmatycznych, magnetycznych, zaangażowanych w swoją pracę, która tak naprawdę była również ich pasją. Bez nich ta szkoła nie byłaby w tym miejscu, w którym obecnie się znajduje. Tych osób było tak wiele, iż w tym momencie nie sposób ich wszystkich wymieniać. Dlatego też wybaczcie Państwo, iż nie wyszczególnię nawet jednego nazwiska z obawy, że popełnię faux pas w stosunku do pozostałych. Wszyscy pracownicy szkoły i ci, którzy już nie są czynni zawodowo, ale również ci, którzy nadal pracują, zapisują się w historię naszego zespołu złotymi zgłoskami i pozostawiają cząstkę siebie. Dziękuję wszystkim Państwu, a szczególnie tym, których już pomiędzy nami nie ma, za rolę, jaką odegraliście w życiu każdego absolwenta tej szkoły, również i mnie. Rolę szczególną, do której żaden inny zawód nie jest uprawniony. A mianowicie jesteście Państwo powołani do wychowania, nauczania oraz dane Wam jest kształcenie młodych charakterów. To ogromny zaszczyt, ale również odpowiedzialność. Zadania tego, jak pokazuje historia naszej szkoły, wszyscy Państwo, używając terminologii nauczycielskiej, wywiązaliście się i wywiązujecie na szóstkę. Wszystkim pracownikom szkół naszego powiatu życzę satysfakcji z pracy, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, a nauczycielom życzę, by kształcenie i wychowanie młodych ludzi wyzwalało w nich postawy kreatywne, przybliżało zrozumienie drugiego człowieka, a także rozbudzało zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem świata. Już teraz pragnę również podziękować wszystkim pracownikom naszej szkoły, którzy w jakikolwiek sposób, nawet ten najmniejszy, przyczynili się do przygotowania dzisiejszej uroczystości. Wiem, że włożyliście Państwo w te działania ogromną ilość czasu, również tego prywatnego. Dziękuję również uczniom oraz absolwentom, bo tacy też dzisiaj z nami są, za ich trud i zaangażowanie. Bez Waszej pomocy ta uroczystość nie miałaby tak wspaniałej oprawy. Bardzo, bardzo dziękuję. Stulecia Zespołu Szkół w Lubawie to wydarzenie, które stwarza okazję, by cofnąć się w czasie i przypomnieć postaci,
i zdarzenia, niezapomniane i najważniejsze dla szkoły, pamiętając o tym, że do szkoły, do wspomnień z jej murów, do jej gwaru i życia, twarzy kolegów i nauczycieli, do jej ławek i tablic powraca się przez całe życie. Powraca się pamięcią i rozumem, a przede wszystkim sercem. Swoje istnienie zespół szkół odmierza nie latami, lecz kolejnymi rocznikami, rozpoczynającymi i kończącymi pobyt w jego murach. W szkole bowiem zawsze najważniejszy jest uczeń. Jej duszą jest nauczyciel, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci, dla których nauka to cudowna pasja na całe życie. Zobaczmy, jak wyglądali uczniowie uczęszczający wtedy do naszej szkoły. Zdjęcie pierwsze przedstawia klasę czwartą, a podczas studniówki. Wychowawcą klasy był pan Tomasz Górecki. Wśród uczniów w górnym rzędzie stoi pan Krzysztof Kreft. A oto występ szkolnego chóru prowadzonego przez pana Wacława Jabłońskiego. Kolejne fotografie ukazują uczniów w czasie szkolnych uroczystości. Na prezentowanym zdjęciu jako pierwszy z lewej siedzi pan Krzysztof Bartkowski. Zaś na kolejnym uczennica druga z lewej to pani Regina Bartkowska. A to ujęcie przedstawia szkolny zespół. Pierwszy z lewej gra i śpiewa pan Marian Żuchowski. Po prawej widzimy pana Romana Graszkiewicza. Powróćmy wspomnieniami do odległych lat, których większość z nas już nie pamięta. Przypomnijmy ludzi, którzy znaleźli trwałe miejsce w historii tej szkoły. Prus pisał, że przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy je odnajdziemy, oswobodzone wspomnienia zwyciężą czas i wracają, aby żyć z nami. Okolicznościową podróż rozpoczniemy 1 lipca 1977 roku, kiedy w wyniku połączenia miejscowego liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego z zespołem szkół zawodowych powstał zespół szkół w Lubawie. Obowiązki dyrektora liceum pełnił wówczas magister Zdzisław Kuczyński, a funkcję dyrektora zespołu szkół zawodowych sprawował magister Jerzy Wojtacki. A oto ówcześni dyrektorzy. Zdjęcie przedstawia dyrektora zespołu szkół zawodowych, pana Jerzego Wojtackiego. Obok niego siedzi polonistka pani Krystyna Górecka. Kolejne zdjęcie prezentuje pana Zdzisława Kuczyńskiego, pełniącego obowiązki dyrektora liceum ogólnokształcącego w chwili połączenia placówek. W latach 70. zespoły szkół jako nowe placówki oświatowe powoływano w całym kraju, w tym również na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego. W Lubawie zwolennikami tej koncepcji byli magister Jerzy Wojtacki oraz magister Henryk Kopczyński, wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania, a jednocześnie były nauczyciel tutejszego liceum. Po wielu spotkaniach, dyskusjach, koncepcja ta znalazła poparcie władz miejscowych i wojewódzkich. W chwili tworzenia nowej placówki oświatowej w liceum ogólnokształcącym zatrudnionych było 15 nauczycieli, a naukę w szkole pobierało prawie 200 uczniów. W zespole szkół zawodowych pracowało 34 nauczycieli, a kształciło się prawie 380 uczniów. Przyjrzyjmy się zdjęciom prezentującym nauczycieli tej szkoły. Pierwsze zdjęcie przedstawia ówczesnych nauczycieli zespołu szkół. Od lewej widzimy panów Ryszarda Bogdanowicza i Zdzisława Kuczyńskiego, zaś pierwszy od prawej stoi Zdzisław Zaleski. Na kolejnej fotografii uwiecznione zostały panie Krystyna Piotrowicz i Bożena Jarzębek. A na tym zdjęciu wśród uczniów w pośrodku widzimy panią Jadwigę Ławicką. Na prezentowanym zdjęciu można dostrzec panią Jadwigę Modzelewską, a pierwszy z lewej to pan Jan Cieszyński. Kolejne ujęcie ukazuje pochód pierwszomajowy. Po lewej widzimy pana Eugeniusza Puszkara. A na zdjęciu numer 17, pierwsza z prawej, siedzi pani Jadwiga Kuczyńska. Łącząc obydwie placówki, kierowano się następującymi przesłankami. Zespół szkół zawodowych nie miał odpowiednich gruntów pod rozbudowę, co utrudniało możliwości jego dalszego rozwoju i powiększania istniejącej bazy. Istniejąca liczba pracowni i sal wykładowych była niewystarczająca.
Zespół szkół zawodowych nie posiadał boiska szkolnego, zaś liceum ogólnokształcące miało dobrą infrastrukturę, lepiej wyposażone sale przedmiotowe, boisko i salę gimnastyczną, co gwarantowało pożądany rozwój fizyczny młodzieży. Zdjęcia, które Państwo oglądacie, przedstawiają sale lekcyjne Zespołu Szkół w Lubawie. Tak w latach 70. wyglądały poszczególne sale lekcyjne. Gabinet biologiczny, geograficzny, polonistyczny, matematyczny. A tak wyglądała aula naszej szkoły po remoncie. Na kolejnej fotografii widać uczniów w gabinecie fizycznym. Pierwszy z prawej siedzi obecny wicedyrektor, pan Krzysztof Kreft. A na tym zdjęciu widzimy jedną z sal ówczesnych warsztatów szkolnych. Na zdjęciu uwnieczniony został również nauczyciel pan Stefan Pankowski. W skład zespołu szkół zawodowych wchodziło kilka szkół i duża liczba uczniów. Było to przyczyną dużego zagęszczenia i powodem licznych codziennych trudności w pracy. Istotną rolę odegrały korzyści materialne i administracyjne. Połączenie placówek spowodowało likwidację podwójnej księgowości. Połączenie księgozbioru umożliwiało modernizację i rozbudowę innych szkół. W tym czasie istniała też w Polsce moda na tworzenie zespołów szkół. Z dniem 1 września 1977 roku pierwszym dyrektorem nowo powołanego zespołu szkół został magister Jerzy Wojtacki, a jego zastępcami magister Jan Jeleń, magister Ryszard Bogdanowicz i magister inżynier Maksymilian Mówka ze szkołami. Ze szkołami rolniczymi, które włączono jeszcze w 1977 roku do zespołu szkół, liczył on ogółem ponad 800 uczniów oraz około 70 nauczycieli. A oto artykuły na temat zespołu szkół w Lubawie, które ukazały się w latach 70. XX wieku. Zespół szkół w Lubawie jest dziś największą placówką oświatową w powiecie iławskim i należy do grona największych szkół w województwie warmińsko-mazurskim, a lubawskie liceum ogólnokształcące od 1973 roku jest członkiem elitarnego stowarzyszenia na rzecz najstarszych szkół w Polsce.